Witam Was serdecznie z mojego garażu. Powiem Wam, że dzisiaj jest piątek, godzina 8.30 i ja jestem troszeczkę zestresowany, ponieważ dzisiaj jest mój wielki dzień. Wczoraj o 22.00 kupiłem bilety na prom na Islandię. Za 4 dni odpływa prom z Danii, z miasteczka Hirtshals. Pomyślałem, że wliczając wypadki, korki na autostradach, musiałbym wyjechać troszeczkę wcześniej, czyli we wtorek mam prom o 11.30, w niedzielę bym chciał wyjechać o 12.00, a dzisiaj mamy piątek 8.30, więc mam tak naprawdę tylko 2 dni, żeby się spakować na Islandię. No i jestem właśnie w garażu, będę pakował zabudowę, będę pakował jedzenie, jakieś sprzęty, no i oczywiście całego vana. Muszę tutaj wyjąć fotele, foteliki dzieci, odkurzyć, cały bagażnik mam jeszcze z Anglii i z Francji, jak byliśmy. Kasia prosiła mnie, żebym to zostawił w domu, więc jeszcze do domu muszę pojechać, także mam troszeczkę pakowania. Jadę jednak busem, tak pomyślałem, że może pojadę motocyklem, ale jak zobaczyłem na kamerkach na live'ie, jak tam wieje, pada i po prostu jest zimno, to pomyślałem, że tutaj mam webasto, dach nad głową, schronienie, więc motocyklem może pojadę kiedy indziej, jak się przekonam, jak tam jest naprawdę. A teraz postanowiłem jednak jechać vanem. Dobra, pod koniec tego vloga pokażę Wam, gdzie kupiłem bilet na Islandię, ile to wyszło, troszeczkę więcej dałem niż kiedyś Wam mówiłem. Tam były dodatkowe opłaty, trzeba było kabinę kupić, dodałem sobie jakieś posiłki, więc ostatecznie wyszło troszeczkę więcej, ale to pokażę Wam później, bo nagrałem to wczoraj, a nie chciało mi się już zaczynać vloga, więc zobaczycie jakby to nagranie ze wczoraj. A teraz, tak jak mówię, nie mam troszeczkę czasu, pakujemy się i co? Jedziemy na Islandię, ale się cieszę. Wiecie, czemu tak niespodziewanie szybko wyszła ta Islandia? Ponieważ moje dzieci wyjeżdżają na tydzień z babcią, na wakacje jadą na tydzień i po prostu, żeby skrócić czas rozłąki, muszę wyjechać w tym samym dniu, co one. Więc o ten tydzień skrócimy jakby rozłąkę. I tak jakbym wyjechał za tydzień, to byśmy się nie widzieli chyba z 6 tygodni. A tak to może będzie 4 albo 5. Więc dlatego tak szybko postanowiłem wyjechać. Przepraszam wszystkich, z którymi miałem się spotkać, ale wystąpiła nagła sytuacja. A miałem chyba 3 spotkania umówione i będę musiał je po prostu odwołać. Okazuje się, że nie mogę wyjąć wszystkich foteli, bo muszę odebrać dzieci o 12 od babci, więc muszę po nie pojechać. Mogę tylko ten jeden wyciągnąć, więc zrobimy sobie to. No i odkurzam. Teraz te rzeczy do Kasi, do domu. No i jestem już w domu, słuchajcie, jest godzina 12, ale ten czas poleciał. Powiem Wam, że jeszcze musiałem na komputerze popracować, także ten czas mi uciekł, jak nie wiem. Ale co, jadę po dzieci teraz, bo na 12 miałem być u babci. Powiem Wam, że mieliśmy komunię, jak wiecie, potrójną, także Ania, Nadia i Szymuś są już po komunii. No i bardzo się cieszymy z tego faktu. Powiem Wam szczerze, że od 2 tygodni nie miałem kamery w ręku, więc od 31 maja nie nagrywałem. No i teraz te 2 tygodnie były takie bardzo, bardzo intensywne. Robimy kilka rzeczy tutaj jeszcze w firmie z Kasią, coś tam zmieniamy, więc wszystko nam po prostu tak płynie. Poza tym kupiłem również bilety na Florydę, bo na jesień lecę do Stanów Zjednoczonych. Uzyskałem też tą taką wizę, tam niby jest taki program ruchu bezwizowego, ale tam trzeba wypełnić formularze i dostałem tą wizę, że mogę do Stanów wjechać. Także no dzieje się tutaj troszeczkę, a teraz właśnie pakuję się na tą Islandię. No i czas mi też płynie, jedziemy po dzieci, bo nie ma czasu. Jestem już z dziećmi, Nadia mi tutaj dywanik rozkłada, żebym mógł wyciągnąć fotele i zamontować zabudowę. Także ja biorę się do roboty. Jeszcze tylko stolik. Jak się go wyciąga? No i skończyłem, tak wygląda bus bez krzeseł, bez foteli. No i teraz będę montował zabudowę i pomyślałem, że zrobię ją tak samo jak na tej podróży na Nordkap do Norwegii. Ponieważ na Islandii też będzie zimno, więc nie chcę mieć tej kuchni wysuwanej poza bagażnik, tylko tą kuchnię będę miał tutaj wysuwaną w środku i będę sobie tutaj coś gotował. Także wnoszę boksy do środka. Dobra, Kasia już jedzie po dzieci, dzwoniła przed chwilą, a Szymek znalazł gdzieś tutaj w kartonie pierniki od Was. Nadia! Dobre jeszcze? Dobre, nie? Także dziękuję za pierniki. I co? Zaraz Kasia je odbierze, a ja robię tą zabudowę. Także Ami, Szymuś, piernika. Dziękuję. Słuchajcie, muszę sobie obejrzeć mojego starego vloga, jak się pakowałem, bo nie pamiętam, jak tą zabudowę tutaj zamontowałem. Także coś takiego.
ale ja potem zmieniłem, także muszę sobie tego vloga 770 obejrzeć i wtedy będę wszystko pamiętał. Za chwilę będę miał tak samo. Co tam dzieci? Ja tu oglądam, a dzieci się bawią. Szymek medytuje. Jedziecie ze mną na Islandię? Nie. Nie. Bo wyjedziecie na wakacje. Teraz ci wpiszę mandat. Dobra, rodzinka jedzie. Pa, pa, dzieci. A ja już odtworzyłem moją zabudowę. Tak to wygląda i teraz muszę to przenieść do środka. Okej, zabudowa zamontowana, teraz przypnę ją pasami i mogę pakować rzeczy. Jestem w domu, przyjechałem po jedzenie, także w tym boksie będzie jedzenie, już mam konserwy, teraz idę po musy. Także jedzenia, jak widzicie, będę miał dosyć sporo. Mam nadzieję, że starczy. Na promie sobie kupiłem, tam zobaczycie potem jak kupuję bilet, to wybrałem sobie właśnie kolację, śniadanie i lunch, więc na promie też sobie coś zjem. No, ale ogólnie tyle jedzonka. Idę teraz jakieś inne rzeczy spakować. Wyjąłem rzeczy z przyczepy i teraz też przeszukuję, co by tutaj zabrać, więc tą miskę wezmę, bo mi fajnie pasuje. Piłę do drewna, prysznic przenośny, tutaj jakiś palnik, no takie spinacze. Myślę, że sobie jakąś na przykład kotarę albo kocyk na oknach powieszę, gdyby ktoś był obok na parkingu, to po prostu będę miał taką zasłonkę przyczepianą. No i co, przeszukuję jeszcze raz te wszystkie torby, żeby o niczym nie zapomnieć. Zapałki weźmiemy, o, na pewno prostownik. Może się przydać. Listwa. Kadridże. Gdzieś tam jeszcze maszynkę miałem. Kolejny kadridż. Wężyk do napełniania wody. Dobra, za chwilę to zrobimy. Najpierw kawka, ale pochwalę wam się również, że zapisałem się na kurs sternika motorowodnego, czyli po prostu robię patent na motorówkę. Praktyczne zajęcia będę miał po powrocie z Islandii, ale teraz już dostałem dostęp do platformy online, gdzie mogę się uczyć przepisów wodnych. No i właśnie chcę popływać sobie motorówkami w przyszłości i robię ten patent. Także takie mam plany, ale nie robię go na Mazurach, tylko tutaj w Bożkowie, w Wielkopolsce. Także tam też jest pan, który robi takie egzaminy, takie kursy i tam się właśnie zapisałem. Dobra, wracamy do pakowania. Tu jest moja maszynka na wyjazd. Mam też przejściówkę na kemping. Mam nadzieję, że tam jakiś kemping będzie. Krzesełko na zewnątrz, statyw. Wezmę wędkę, może połowimy ryby. Wózek do transportowania wody. Dwie skrzynki z podstawowymi narzędziami. Ciepłe buty. I jeszcze wezmę buty górskie. Biorę jeszcze taką piłę i oczywiście kibelek turystyczny. Robi mi za śmietnik, ale czasami też się przydaje. Jak pamiętacie, na Nordkapie dwa razy użyłem, bo tam już na samym końcu Europy nie było za bardzo stacji benzynowych. O właśnie, a propos piły, to teraz będzie lekcja ortografii. Słuchajcie, bardzo ważna jest interpunkcja w języku polskim. Jak położymy tutaj piłę, to można powiedzieć, że moja stara piła leży przed domem. Ale jak dacie kropkę w tym zdaniu, moja stara piła leży przed domem, to ma całkiem inne znaczenie. Nie, Szymuś? Także można się czegoś nauczyć, mając piłę. Dobra, jeszcze biorę raczki, bo tam są lodowce na Islandii, więc może po lodowcu pochodzę. No i oczywiście zmiotkę do zamiatania vana. Wszystkie te małe rzeczy spakuję tutaj sobie, a tą miskę pokażę wam, o co chodzi. Bo kiedyś miałem taką rozkładaną miskę, ale zauważyłem, że ta fajnie mi tutaj pasuje w tą wnękę. Zobaczcie, jak ja ją tutaj wsunę, to się nawet trzyma i mogę teraz sobie właśnie tutaj odkręcać wodę i to będzie tutaj spadać. Tylko jak widzicie, nie mam akumulatora jeszcze, także jadę teraz do garażu podładować go, bo muszę mieć naładowany na fulla, a tutaj w przyczepie miałem prostownik, także zabieram prostownik i jedziemy do garażu podłączyć akumulator. A na boksie dachowym na razie mam łopatę i kiki do kiełbasek. Ale wiecie co, nie będę brał wszystkich trzech, tylko jedną. Te dwa są niepotrzebne. Jeszcze wam tylko pokażę, jakie piękne ognisko Nadia tutaj z Anią zrobiła. Ja to zrobiłem. I to Szymek, a to Szymek zrobił. Super. Ania poszła po kiełbaski. Ciekawe, czy są. Akurat kiełbasy w domu nie mamy, więc Ania zawinęła ziemniaka w sreberko. Mama ci zawinęła, no i Ania robi ziemniaka. Tylko nie wiem, czy ci się on zrobi, Ania, to do żaru by trzeba było włożyć. Ale zobaczymy. Czyli tu. Dobra, pieczone ziemniaki dzisiaj będą. Dobra, Szymek robi pieczone jabłko. Szymek akurat z tego tak się nie kładzie, to trzeba trzymać. Pieczone jabłuszko. Aha. Ej, patrzcie, tata, a to naprawdę tak musi być? Tak musi być.
Jestem w garażu, także podłączamy akumulator. To jest właśnie ten żelowy akumulator, który mi uratował życie w Finlandii. Jak mi webasto rozładowało akumulator w samochodzie. Także biorę go też na wszelki wypadek. Czerwony i czarny. Jest ładowanie. Wrócę po niego jutro. Dobra, jestem z powrotem. Jest też Kropeczka z nami. O, jaka fajna, chce się pogłaskać. Nioko, fajna. Kropeczka jest super. A tutaj ognisko jak tam? Ziemniaki? Fajnie. Pięknie. Dobra, ja się teraz popakuję jeszcze, a wam puszczę teraz filmik ze wczoraj, jak kupowałem ten bilet na Islandię. Także zobaczycie, jak to wygląda, ile kosztowało ostatecznie. Także wracam do was za kilka minut. Pokażę wam teraz, jak kupić bilet na prom na Islandię. Wchodzimy na stronę smyrilline.com. Klikamy Find Prices. I teraz wybieramy, czy chcemy po drodze płynąć na przystanek na Wyspy Owcze lub bezpośrednio na Islandię. Ja klikam bezpośrednio na Islandię, czyli obrazek po lewej stronie. No i mamy do wyboru, czy chcemy w tą i z powrotem, czy w jedną stronę. Ja wybieram One Way, czyli w jedną stronę. Z portu w Danii, Hirtshals, do miasteczka na Islandii, które się nazywa Seyðisfjörður. Wybieramy tutaj, jaki mamy samochód. Ja wybrałem samochód o wysokości od 1,9 do 2,5 metra. Wpisujemy długość samochodu, ja wpisałem 5,5, jedna osoba dorosła i teraz mamy do wyboru, w jaki dzień wypływamy. Jak widzicie, tutaj te statki pływają co tydzień, więc ja najbliższy prom mam 20 czerwca, czyli zaznaczam, czyli to będzie za 5 dni i klikam Next. W tym miejscu widzicie ceny, tutaj jest 1457 euro. Ja wybieram sobie właśnie ten prom od 20 czerwca o 11.30. Wybieram, klikam Next i teraz wybieramy kabinę. Tutaj są współdzielone kabiny dla kobiet, dla mężczyzn. Ja wybiorę sobie kabinę dwuosobową, która będzie moją prywatną kabiną. Wybieram ilość sztuk, czyli jedna. Ona kosztuje 323 euro, czyli około 1500 na dzień dzisiejszy. No i cena, jak widzicie, wzrosła do 1780 euro. Klikam Next. Na kolejnej stronie możemy zamówić sobie posiłki. Ja wezmę sobie śniadanie w środę, o 7.30 będzie. Takie śniadanie na promie kosztuje 20 euro. Potem możemy zamówić sobie kolację i lunch. Kolacja jest we wtorek o 17.45, o 18 i o 19.45. Ja wezmę sobie we wtorek o 17.45, kosztuje taka kolacja 39 euro. A w środę wezmę sobie lunch o 12, czyli tutaj mamy. I lunch kosztuje 37 euro. Zobaczymy, jak takie posiłki na promie wyglądają. A w czwartek już śniadania nie biorę, ponieważ o 8.30 statek dopływa na Islandię, więc zjem już sobie na lądzie. Jak widzicie, tutaj mamy te posiłki. Śniadanie, kolacja i lunch. Zobaczymy, jak to na statku wygląda. Także klikam Next. I teraz muszę wpisać swoje dane osobowe i zapłacić. Także ostatecznie wyszło 1876 euro. Ja wypełnię teraz ten formularz i opłacę ten bilet. No i słuchajcie, zapłaciłem. Tam jeszcze prosili o numer paszportu, więc trzeba mieć paszport i numer rejestracyjny samochodu. Tutaj Revolutem zapłaciłem, kartą rewolutową i wyszło 8390 zł. A na stronie jesteśmy w siódmym kroku, confirmation, czyli potwierdzenie i mamy tutaj właśnie numer naszego zamówienia i na dole mamy PDF. Jak klikniemy, to mamy właśnie ten bilet do zapisania na dysku. I mamy tutaj wszystkie nasze pozycje. Łącznie 1876 euro w jedną stronę. Ja sobie to wydrukuję i zabiorę na prom. No jak widzieliście, bilet kupiony. Łącznie będę płynął 45 godzin. Od tej 11.30 do 8.30 w czwartek jest 45 godzin. No i powiem wam, że ja mam troszeczkę tą chorobę morską, więc jutro sobie kupię Aviomarin. No i zobaczymy, czy mi pomoże. Także będzie przygoda. Zobaczymy, jak to będzie. Ognisko już wypalone. A ja jeszcze idę się pakować. Dzieci robią wieczór firmowy, zrobiły popcorn, skosztujemy. A wiem, że dzisiaj nie jest sobota, ale jutro sobotę wyjeżdżamy. No. I musimy dzisiaj zrobić sobotę. Dzisiaj jest piątek, więc zazwyczaj w soboty mamy, ale jutro one wieczorem już wyjeżdżają i robimy dzisiaj. Jak widzicie, na ścianie dokończyłem Kasi te zdjęcia. Tutaj mamy z Włoch, z Francji, z Grecji, z Norwegii, tutaj z Norwegii. Z El Campello. Także mamy tutaj piękne wspomnienia. A tutaj Kasia zrobiła taką ozdobę. Moja pierwsza komunia święta. Ja myślałam, że to pisanie nasza.
No właśnie, tam jest napisane moja, a powinna być nasza pierwsza komunia święta. A tutaj się pakuję, mam spodnie zimowe, te co na Nordkab miałem. Tutaj drugie, dwie kurtki biorę, jakieś bluzy, czapki, szaliki, bo tam naprawdę będzie zimno. Więc wolę to wszystko wziąć tak na wszelki wypadek. A po co masz kapelusz? Bo tam może być upał, 30 stopni. Jeszcze muszę trawę podlać, bo tam dosiałem i z przodu również, więc codziennie podłączam taki natrysk i podlewamy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak tą górkę tutaj równałem. Teraz ta trawka już tak wyrosła, ale trzeba ją podlewać, żeby nie uschła. Także ustawiam i idę odkręcić. No i się podlewa. Powiem wam, że fajny ten natrysk jest, bo tutaj ma regulację. Jak chcecie, żeby tam bardziej leciało, to po prostu przesuwacie. Ja na razie tak wąsko daję, żeby mi tylko tutaj te 2 metry podlewało. Jeszcze tu jest taka fajna opcja, że możecie 3 skrajne wyłączyć. Jak wam za bardzo leci gdzieś tam na bok, to wystarczy, że tutaj przełączacie i już te 3 nie lecą. A jak chcecie włączyć, to klikacie. Tak samo z tamtej strony. Zaraz wam pokażę, niech się tylko przechyli na drugą stronę. I zobaczcie, tutaj jest to samo. 1, 2, 3 i już po prostu nie leci na przykład na samochód, który by tutaj stał. A jak chcecie włączyć, to z powrotem. Także bardzo fajny natrysk. Cały dzień szukałem mojego śpiworu. Jak pamiętacie, mam śpiwór do minus 20 stopni, także tego zabieram. Zabieram również jakieś skarpetki, majtki, to wiadomo, ale slipki, bo tam są gorące źródła i będę się kąpał w gorących źródłach. Dlatego ręcznik, slipki, jakaś tutaj koszulka. Poza tym ładuję jeszcze wszystkie baterie od drona, od kamery 360, tutaj powerbanka, telefon do drona, baterie do GoPro. 3 zabieram, nawet 4. PLB40, ten akumulator taki zewnętrzny. No i baterie do Sony. Także to wszystko muszę podładować i za chwilę spakuję. Kasia dzisiaj też wywołała zdjęcia. Tutaj mamy ramkę wszystkich dzieci razem, także tak wyglądały na komunii. Miał takie sukienki, a Szymuś miał albę. Dobra, słuchajcie, jest godzina 23:30. Pokażę wam tylko, jak van wygląda. No pakuję wszystko. Jestem dopiero w 50%. Tutaj będzie sprzęt audio, tutaj jeszcze jakieś talerze muszę przynieść, jakieś sztućce. Jak pamiętacie, tu mam taki blacik, więc to będzie tutaj wszystko zagospodarowane. No i co? No tak to wygląda na razie, no ale muszę jutro dokończyć. Także żegnam się z wami, trzymajcie się, do jutra.